has special remakes, yeah, here. And special tremolo arm. Cześć. What kind of music you play? Ballad, maybe rock ballad. Rock ballad, yeah. Maybe? Something like that. Mother, your daughter is calling. Her face is bleeding and swollen. Fell out of bed, banging her head on the floor. Pracuję w Norwegii jako nauczyciel w szkołach muzycznych w klasie gitary. Od czasu do czasu zdarza się, że pojawią się uczniowie. Człowiek wtedy czuje, że chciałby coś więcej dla nich zrobić. No i wyprawa do Gdańska to była właśnie taką małą gwiazdeczką. Moi uczniowie norwescy z Ingeborg, która w zasadzie stworzyła, może nawet powiedzieć, ten zespół, bo tak pięknie śpiewa i gra na fortepianie, że po prostu wszystko wokół niej się tam dzieje. Pojawiliśmy się w Gdańsku, nie musieliśmy zabierać żadnych instrumentów, bo Grzegorz Skawinski był tak przemiły, że oddał do dyspozycji swoją kolekcję gitar, sprzętu, efektów gitarowych. No było to dla młodzieży na pewno wyjątkowe przeżycie. Dużo już wiedzieli o kombi, zanim wyjechaliśmy z Norwegii, no ale teraz już z perspektywy tych dwóch miesięcy, to jak mówią o tej wyprawie, no to już Skawinski, no to już jest takie jakby normalne dla nich. Grzegorz Skawinski. Men jag syns han virket som en väldigt jordnär och hygglig person. Han var väldigt snill och väldigt öppen, som jag syns var väldigt gøy. Han visste oss gitarer som vi fick låna, väldigt goda gitarer, och vi fick gå in i huset hans. Och han var generellt väldigt öppen, och jag syns han virket som en väldigt hygglig person. Skawinski var en kjempehyggelig fyr. Han hadde fint hus og mange fine gitarer. Vi fikk faktisk plukke gitarer som vi ville. Og det føltes som du møtte en legende på en måte. For han bare, ja, velkommen til mitt hus, velkommen til mine gitarer, plukk som du vil, se på studioet mitt. Og han var kjempehyggelig også. Jeg snakket litt polsk med han, siden jeg snakket litt polsk. Og han hørtes, han hørtes ut som han kunne en god del om musikk. Og han kunne virkelig spille gitar. Han hadde kjempegod bevegelse i fingrene, og du følte på en måte som varm lyd når han spilte. Altså sånn ordentlig gitarist, og han liksom kunne skikkelig gitaren og sånn. Det var kjempekult å høre han spille. Og du hørte på en måte at det var han som spilte. Måten han spilte på, ikke sant? Det er ikke gitaren som spiller, det er mannen bak. Flashes all again. I try to end this everlasting pain.
jest taki zawsze moment w studio, że już chce się posłuchać tak jakby w całości. Oczywiście nie zmiksowane, nie ma jeszcze postprodukcji, ale często to jest tak, że się siada, gasi się światło i oni też siedliśmy wszyscy w reżyserce na podłodze i w takim zadumie słuchaliśmy. No, wszyscy byli szczęśliwi i teraz jak na lekcjach spotykają innych kolegów, to są tacy dumni, mówią, no, te studio, to było wielkie przeżycie, bo są dumni, że to no, Ameryka, no po prostu. Otwierali to studio Maska u Grześka Skawińskiego w Gdańsku. To była pierwsza taka jakby kapela, która testowała nowe studio. Hvis jeg får muligheden, nå jo to av bandmedlemmene, en i militær og en studerer, langt vekk. Men hvis vi alle samles en gang, så må vi tilbake og spille sanger. Det hadde vært kjempekult. Alle sammen i bandet er kjempehyggelige, og alle har på en måte sin egen viktige lille rolle da, i bandet. Vi er jo tre gitarrister, så alle må på en måte spille noe forskjellig, men samtidig komme fram til ett sånn heldekkende resultat for at det skal låte best mulig. Alle i bandet er kjempedyktige og hyggelige å jobbe med. Og når det kommer til dyktighet, det vel særlig Ingeborg, den mest kvalifiserte. Hun går på musikklinja og alt sånt. Og det har vært kjempehyggelig å jobbe med dem, og du føler at du har fått noe skikkelig ut av det. Fordi resultatet har blitt såpass bra. Akkurat nå så kommer vi ikke til å fortsette å spille sammen i løpet av noen år, men vi ser hva fremtiden blir, hva vi kommer til å gjøre om 10 år, 15 år, og vi kommer tilbake. Nå har vi ikke spilt sammen siden Polen-turen, men ja, jeg gleder meg til alle er ferdige med skole og militær og alt mulig. Så kan det være at vi kommer tilbake igjen, men foreløpig så er jeg på vent da. I juni i år så spilte vi, vi fikk spille noen innslag på Vervebukta. Det var veldig gøy. Det var utrolig fint hvordan det ble kveld, og så var på en måte bandet bak oss. Og det var en veldig fin opplevelse. Spesielt fordi det bandet her, vi har ikke spilt ute før, og det var en helt ny opplevelse, og publikum var virket glad. Ja, nei, jeg synes det var veldig gøy. Oni się rozjeżdżają w różne strony, ale Ingeborg zaczyna studiować w wyższej szkole muzycznej. Na pewno będzie miała nowe kontakty, tam już jest wyższa półka. Ale ten zespół, myślę, że on przetrwał też. Room 29, oni nazwali sobie tak ten zespół, bo zajęcia odbywali się właśnie w sali 29. Ja już widzę, że oni tak jakby no, idą w różne kierunki, ale siedzą ze sobą, rozmawiają, chcą coś dalej robić. No, jak się zdarzą sytuacje, że można jakieś koncerty dalej z Ingeborg tworzyć, to myślę, że to, że oni przyjdą z powrotem i będzie jakiś kontakt w innej troszeczkę formie.